Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś będziemy kontynuować naszą wspaniałą wyprawę przez niedouczenie polskiego społeczeństwa. Ilu kto nabił na kopie nie ma znaczenia. Szabla była wystarczająco dobra. Armia z przyniesionej pod Wiedniem faktycznie zwolniła. Kawa? Brody? Bez żartów. Jakie to ma znaczenie? Husaria była skuteczna, a twoje demaskacje niczego nie zmienią. No oczywiście, jeśli nie ma znaczenia kto ile nabił na kopie, to mówmy od razu, że jeden husarz nabije o setkę osób. Czemu by nie? Bo nie ma znaczenia w końcu, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Mówmy sobie wszyscy, co chcemy. A już pies z tym, że nie ma żadnych dowodów. Przy okazji chciałbym przypomnieć, że wszelkie źródła historyczne, na których się opiera, znajdują się w opisie. Teraz kwestia tej nieszczęsnej szabli. Posłużę się tutaj zmyślonym przykładem, który jednak w realiach XVII wieku mógł zaistnieć. Więc tak. Jesteś tym swoim husarzem. Szarżujecie całą chorągwią na jakiś tam kornet kirasjerów. Kruszycie kopie o pierwszych jeźdźców wszyscy. Kirasjerzy jednakże nie łamią się pod tą waszą szarżą i wytrzymują psychicznie. Dochodzi do walki wręcz, a ty nie mając już kopii sięgasz pod tą swoją szablę. Od razu zauważysz przeciwnika obok siebie, tniesz go szablą. I co robisz? A w zasadzie co ta szabla mu robi? Gówno robi, ponieważ odbija się od pancerza. Gratuluję, właśnie odkryłeś jak działa pancerz. Teraz czas na kolejne zaskoczenie, bowiem kilkunastokilogramowych zbrój nie nosi się po to, żeby w nich ładnie wyglądać, tylko po to, żeby jakiś żul nie zajebał cię pierwszą lepszą szabelką. Jeśli jednak mi nie wierzysz, bo co może wiedzieć jakiś tam knypek z 500 subskrypcji, jak ktoś ma milion, to się nie może mylić, nie? Bo subskrypcje świadczą o inteligencji, mądrości i o wszystkim. To polecam zrobić sobie domowy eksperyment, wziąć nóż i łyżkę i po prostu spróbować tą łyżkę przeciąć. Jak się znudzisz, to odpauzuj film i jedziemy dalej. Wróćmy tutaj do tego naszego husarza i kirasjera. Większość z was pewnie od razu coś tam będzie pobrukiwać, że przecież husarz też ma pancerz. No ma, tylko że nie jest to taka zbroja, jaką ma kirasjer, no są w niej luki. No i jeśli przeciwnik jest ogarnięty, to te luki po prostu wykorzysta. Tak na przykład było w bitwie pod Krupimojzą, kiedy to husaria Gusiewskiego starła się z Liffanan, to jest gwardia Gustawa II Adolfa. Kirasjerzy właśnie swoją drogą. Bitwa ta właśnie fajnie pokazuje, w jaki sposób walczyły ze sobą opancerzone jednostki. Zwłaszcza świetnie jest opisany tutaj sposób walki Liffanan. Uwaga, cytat. Ci w oko, a w garła więcej ugadzali. Koniec cytatu. No i widzimy tutaj jasno, że Liffanan celowali głównie w oczy i gardła od husarzy, które były odsłonięte. No i teraz powstaje pytanie, jak takiego, cytując Gosiewskiego, kiryśnika zabić? Metod jest tutaj kilka. Pierwsza, strzał z pistoletu z przyłożenia. No chyba w twarz jeszcze najlepiej. No chyba najlepsza metoda i najbardziej skuteczna. Przy okazji od razu widzimy, czy zabiliśmy przeciwnika, czy nie. Druga, zaopatrzenie się w taki oto przyrząd i walenie im przeciwnika po głowie tak długo, dopóki nie zobaczymy jego zawartości. Jej zawartości. Trzecie, no, zabicie konia. Przy odrobinie szczęścia koń przygniecie nam tego rajtara, no i wtedy już wyeliminujemy go z walki. Znaczy, później go możemy na spokojnie już dobić, jak będzie sobie tak sobie leżał. Jeśli jednak szczęścia nie mieliśmy, no to zacznie pewnie rajtar nam uciekać na piechtaka. No, tyle, że bez konia to w takiej zbroi jeszcze to daleko nie ucieknie i będziemy mogli go łatwo dogonić i później albo potrącić z koniem i przejechać po nim, albo coś tam jeszcze, na przykład z koncerzem go jeszcze ujebać. No i właśnie czwarta propozycja moja, no... Koncerz, no. Koncerz to jest to długa igła na ponad metr, służąca właśnie do pchnięcia. Wszyscy dobrze wiemy, że metal jest łatwiej przebić niż przeciąć. Dodatkowo koncerz możemy zaprzeć o przedniebęk siodła. Dzięki czemu jak w coś uderzymy, przy dużej prędkości oczywiście, to nawet nie czujemy tego uderzenia. Tylko to wszystko pójdzie na konia, a koń to tam wiecie, jemu to tam wszystko jedno w zasadzie. Teraz zapewne w waszych głowach pojawiło się zupełnie nowe, intrygujące pytanie, a mianowicie... Skoro kirasjerzy byli tacy imba, że byli prawie nieśmiertelni, dlaczego akurat na polach bitew wtapiali praktycznie ze wszystkim, z piechotą, z polską kawalerią? Dlaczego tak było? Odpowiedzi na to pytanie jest kilka. Pierwsze, to odwróćmy pytanie, czy jeśli dzisiaj dostaniesz kamizelkę kuloodporną, to po prostu pobiegniesz sobie od razu na czołgi przeciwnika? No właśnie, to jest pierwszy powód. Pancerze kirasjerskie co prawda, niektóre na pewno nawet, były w stanie zatrzymać kulę od muszkietu, no tyle, że niektóre, no. A poza tym ja nie chciałbym na sobie eksperymentować, czy akurat mój pancerz wytrzyma. I akurat może, nie wiem, na środku może wytrzyma, ale czy wytrzyma
jak mi trafią w nogę, w głowę, ja bym, no mówię, nie chciałbym tego testować na własnej skórze. To po pierwsze. Po drugie, kirasjerzy bez wsparcia artylerii i często piechoty nie byli w stanie przełamać szyku pikinierów. Mimo że część kirasjerów na początku XVII wieku posiadała kopie, to jednak były to kopie za krótkie, za ciężkie i poza tym jeźdźcy nie mieli już tych samych umiejętności co ich przodkowie 100 lat wcześniej. Dlatego też przełamywanie takich szyków pikinierskich było skazane na porażkę. No i teraz trzeci czynnik związany po trochu z tym pierwszym, czyli morale. No. Husaria, mimo że posiadała podobne problemy z pancerzem, co kirasjerzy, czyli wiecie, że nie zawsze wszędzie pancerz musiał wytrzymać kulę od muszkietu, to mimo to husaria jednak była w stanie zaszarżować na cały regiment piechoty i go jeszcze rozwalić. No i teraz taki ogólny czynnik końcowy, to, że jednak kandydatów na kirasjerów czasem malało. Zresztą podobnie było z husarią. Przez XVII wiek przetoczyło się bowiem tyle wojen, że szlachta straciła ten cały hajs i zapał do walki. Później bowiem zamiast samemu jechać na wojnę w pięknej zbroi, drogiej zresztą, opłacało się bardziej no, wysłać po prostu trzech kmiotków z muszkietami zamiast mnie. Raz, że było ich po prostu więcej, to dwa, że ja nie ryzykowałem swojego życia i tyle. Tym akcentem zakończmy sprawę szabli i pancerza. Zobaczmy, co on tam jeszcze pisał dalej. Armia sprzymierzonej pod Wiedniem faktycznie zwolniła. A czy ja mówię, że nie zwolniła? Kawa? Brody? Bez żartów. Jakie to ma znaczenie? Też nie mam pojęcia, jakie to ma znaczenie, ale najwyraźniej autor filmu, który omawiałem, stwierdził, że nie może zrobić top 10 faktów o husarii bez tej wiadomości. A jako, że ja to omawiałem, to stwierdziłem, że jak on coś powiedział źle, to chcę to po prostu sprostować. Husaria była skuteczna, a twoje demaskacje niczego nie zmienią. A czy ja twierdzę, że husaria była nieskuteczna? Gdzie ja tak mówię? Ja nigdzie tego nie powiedziałem. Ja po prostu chciałem się rozprawić z kilkoma głupimi mitami i nieprawdziwymi informacjami na temat właśnie tej jednostki. To, że jakaś banda jełopów wymyśla jakiś durny mit, że husaria nie przegrała przez 120 lat, a inna banda jełopów w to wierzy, to już nie moja wina. Żyjecie przez to w jakimś wyimaginowanym świecie, którego naruszenie przez powiedzenie prawdy, podkreślmy to, prawdy, odbieracie jako atak. Później bronicie go jeszcze durniejszymi argumentami, typu, że husaria była u nas zwana jazdą pancerną. No ja pierdolę, to trzeba mieć naprawdę... Ja bym nawet, jakbym miał taką wiedzę, jak ten człowiek, który napisał, ja bym nawet się nie odzywał. A przynajmniej sprawdził na internecie, wpisał, jazda pancerna, husaria, z czym to się je? Dobra, tym optymistycznym akcentem zakończmy ten odcinek. Narka.